Cześć, dzisiaj na kanale wyciągarka Linowa marki Parkside, model PSZ250A2. Jest to wyciągarka sieciowa, mocny silnik 500 W. Przy pomocy tej wyciągarki możemy podnosić różne ciężary, 125 kg oraz 250 kg. Jeżeli zastosujemy zblocze z hakiem, to mamy wyciąg 6 metrów, 250 kg, a jeżeli będziemy tylko stosować samą linę i haka, to mamy 12 metrów i maksymalnie 125 kg. Średnica liny to jest 3 mm. Akcesoria to mamy tutaj dwa takie elementy do montażu tej wyciągarki. Tam powiedzmy do jakiegoś pałąka, śruby, 4 sztuki. Tutaj są właśnie te elementy montażowe. Tutaj jest jeszcze jeden. Mamy jeszcze instrukcję obsługi. No i tak wygląda ta wyciągarka. Tutaj mamy linę. Pierścień oporowy. Taki wyłącznik krańcowy. Czyli lina nam tutaj ciągnie ten krążek i tu nam automatycznie wyłącza. Tutaj mamy dodatkowe zblocze z hakiem. Jeżeli będziemy chcieć używać po prostu do wyciągania większych ciężarów, ale maksymalnie 6 metrów. Dokładnie grubość liny 3 mm. Takie nie za duże urządzenie, ale dosyć ciężkie. Silnik 500 W. Tutaj mamy włącznik, wyłącznik, czyli obniżanie liny, wyciąganie i wyłącznik bezpieczeństwa. No tutaj mamy takie rysunki, jak ta lina tutaj nam się układa na tym bębnie, jak nie powinno być. Nie wiem, czy to widać. Tu jest taka poplątana, tu nierównomiernie się zwija, a tu jest ok. Musi się zwijać po prostu równomiernie. Tutaj mamy linę zabezpieczoną, czyli odklejamy tą naklejkę. Tutaj mamy jeszcze taką gumę, którą musimy przeciąć. No i dodatkowo tutaj mamy taką linkę zabezpieczającą, żeby to nie wisiało na samym kablu, żeby tutaj nie wyrwało tych przewodów. Około 1,10 m ma przewód sieciowy. Typ ochrony to tutaj jest IP54. Przy zastosowaniu tego haka prędkość znamionowa to jest 8 metrów na minutę. Jeżeli zastosujemy to zblocze, to jest jeszcze mniejsza, czyli 4 metry na minutę. I waga tego narzędzia to jest 10 kg około. Silnik elektryczny tutaj posiada termiczny wyłącznik. Gdy go po prostu przeciążymy, automatyczny hamulec do zabezpieczenia ciężaru, również przy przerwie w zasilaniu. Sprawdzimy ten krążek, czy nam zadziała tutaj wyłącznik. Wyciągniemy teraz linę, czyli na dół. Ładnie idzie, cichutko. A teraz do góry. Ok, działa. A tutaj jeszcze mamy w tej obudowie otwór, także możemy zastosować sobie po prostu tutaj tego haka. Tu montujemy zblocze, musimy to rozkręcić, no i wtedy możemy podnosić 250 kg, ale maksymalnie 6 metrów. Po prostu lina ma 12 metrów i możemy wyciągać bez tego
zblocza z hakiem 12 metrów w normalnym takim trybie, samą linką pojedynczą, a jak to zastosujemy, to będziemy mieć 250 kg. No jeszcze Wam tutaj nie powiedziałem, że mamy taką dźwignię. Tu mamy dźwignię krańcową ruchu w dół, czyli jak wypuszczamy linę w dół i już jest koniec tej liny, po prostu to nam wyłącza. Zresztą zobaczmy sami. Czyli działa wszystko tak jak powinno. No teraz mamy skrzynię biegów ZIU 131, waga około 100 kg. Przetestujemy przy okazji taką linkę Parkside'a. Jeszcze nigdy jej nie testowałem. No służy jako zabezpieczenie tam jakichś elementów.
Bardzo fajna rzecz, taka wyciągarka. Bardzo ciężka skrzynia biegów, ciężko nawet przesunąć ją samemu, no ale konstrukcja solidna, z rurek. No i super to działa, jak na razie przynajmniej. Tylko na samym haku, a na zbloczu to jeszcze cięższe materiały można elementy podnosić.